Ok, w tym wideo pokażę Ci, w jaki sposób dodać niestandardowe tokeny ERC20 do Twojego portfela Mitre Wallet, skąd wziąć dane, które są potrzebne do dodania takiego tokena oraz jak sprawdzić stan Twojego konta i transakcje, które były wykonane na danym adresie portfela, nie logując się do Mitre Wallet, czyli tak naprawdę jeżeli znasz adres portfela kogokolwiek, to możesz sprawdzić, jakie przepływy na tym portfelu się odbywały. Ale w pierwszej kolejności pokażę Ci, w jaki sposób dodać niestandardowe tokeny i wyjaśnię troszeczkę więcej, czym one są. Jak widzisz tutaj na MyEther Wallet po zalogowaniu po prawej stronie masz dostępne tak zwane standardowe tokeny, czy w zasadzie nie wiem, jak one się nazywają, ale no, jeżeli te są niestandardowe, to ja sobie je nazywam jako tokeny standardowe, które są zawsze widoczne tutaj po zalogowaniu, nie trzeba ich dodawać. One już są dodane przez MyEther Wallet. W każdym bądź razie wszystkie tokeny ERC20, te, które będziemy potrzebowali tutaj wymienić, czyli na przykład GUAR i GECA, będziemy sobie tutaj musieli dodać jako tokeny niestandardowe. I aby taki token niestandardowy dodać, jak widzisz tutaj kliknąłem w Custom Tokens, czyli token niestandardowy, i tutaj potrzebuję wpisać adres kontraktu takiego tokena, jego symbol i ilość miejsc po przecinku. Ilość miejsc po przecinku oznacza po prostu, jak bardzo możemy podzielić jednostkę danego tokena, tak? Czyli jeżeli mamy 6 miejsc po przecinku, no to najmniejsza jednostka, którą możemy wysłać, będzie większa niż jeżeli będziemy mieli na przykład 12 miejsc po przecinku, ale to po prostu ustala firma, która wypuszcza dany token, czy też osoba, która wypuszcza dany token. Skąd wziąć adres kontraktu takich tokenów? Zaraz pokażę Ci stronę etherscan.io, na której te wszystkie rzeczy możemy sprawdzić. Jak widzisz, tu widać ostatnie transakcje, ostatnie bloki blockchaina Ethereum, kilka innych jeszcze rzeczy, o których teraz nie będę wspominał. Możesz sobie sprawdzić tokeny ERC721, ERC20, także w pierwszej kolejności pokażę Ci, w jaki sposób wyszukać dane potrzebne do dodania niestandardowego tokenu na MyEther Wallet. W pierwszej kolejności dodamy sobie token GUAR, czyli GUAR Coin wpisujemy w wyszukiwarce i jak widzicie tutaj już wyskoczyła nam podpowiedź z danym tokenem. Jego kontakt adres zaczyna się od 0x1d9d673. Klikamy sobie na to, co nam się tutaj podświetliło. Jak widzicie, tutaj widać adres kontraktu, ilość miejsc po przecinku. Tutaj jest jego symbol, jak dużo zostało wyemitowanych tokenów. Tutaj ile, na ilu adresach znajdują się w tym momencie GUARy, ile transferów było przeprowadzonych. I tutaj widzicie wszystkie te transfery, które są związane właśnie z tym danym tokenem. Kopiujemy sobie adres kontraktu, zapamiętujemy, że 6 miejsc po przecinku, symbol to GUAR, przechodzimy do MyEther Wallet, oczywiście wcześniej musimy się do niego zalogować, dodajemy sobie adres kontraktu, symbol tokena z dużych liter i miejsc po przecinku 6, dajemy save, no i coś mi nie działa, dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz sobie damy custom token. Coś mi się tu... O, widzicie? Na początku wkradła mi się spacja i dlatego nie można było dodać, więc uważajcie na to. Dobrze, że to się stało tutaj na filmiku, bo przynajmniej wiemy, co w takiej sytuacji zrobić. Jeszcze raz wpisuję sobie symbol tych tokenów, liczbę miejsc po przecinku. Z szarego guzika zmienił nam się guzik na zielony, zapisujemy oczywiście ten token i tutaj odświeży nam się zaraz lista tokenów, jak już widać mamy niestandardowy token GUAR, którego jest 0, możemy go oczywiście usunąć, jeżeli chcemy, tym X-em i ten niestandardowy token, jak go raz dodamy, to on może nam stąd zniknąć. W momencie, kiedy wyczyścimy ciasteczka naszej przeglądarki, w momencie, kiedy skorzystamy z logowania poprzez kartę czy zakładkę incognito, jeżeli zalogujemy się z innego urządzenia, z którego wcześniej nie logowaliśmy się na MyEther Wallet i ono nie pamięta ciasteczek, bo po tych ciasteczkach te tokeny tutaj niestandardowe zostają w pamięci,
to niestety tutaj nie zauważymy tych guarów. Nie martwcie się o to, bo za każdym razem, kiedy Wam to zniknie, kiedy skorzystacie z innego urządzenia, innej przeglądarki i tak dalej, to te tokeny tak naprawdę fizycznie nie znikają z Waszego portfela. Ich po prostu nie widać tutaj w podglądzie. One zawsze tam są fizycznie, po prostu za każdym razem, kiedy on Wam stąd zniknie, będziecie musieli jeszcze raz sobie dodać niestandardowy token i wtedy pojawi on się Wam tutaj z powrotem. OK, mamy dodany token GUAR. I teraz jeszcze dodamy sobie drugi token, token Gecka, na którego będziemy wymieniać te guary na giełdzie Kanga Exchange. A więc wpisujemy sobie znowu do poszukiwarki Geca i szukamy, co tu pod Geca się znajduje. No gdzie ten nasz Geca? Szukamy, szukamy. Okej, no przecież przed chwilą tutaj był, jak sprawdzałem. Okej, przejdźmy sobie do strony głównej, może to coś zmieni. Geta. Tak, i tutaj widać więcej tokenów, czyli najlepiej tutaj przechodzić sobie ze strony głównej. Tutaj widzę, ta wyszukiwarka troszeczkę inaczej wyszukuje niż ta druga później ze strony już przypisanej do odpowiedniego tokena. Jak widzicie, są tutaj dwa tokeny Gecka i ten u góry, który tutaj jest z kontrakt adresem 0x15, to jest zły kontrakt adres. Po prostu na początku, jak dodawaliśmy ten adres kontraktu, zrobiliśmy błąd i musieliśmy utworzyć drugie konto, a więc pamiętajcie, żeby jak będziecie dodawać swoje niestandardowe tokeny, to aby skorzystać z tego kontraktu, który zaczyna się od 0x2fc. Wybieramy sobie ten token i tak jak w poprzednim przypadku, możemy sobie sprawdzić jego ilość i tak dalej, kontrakt adres. To nas interesuje, kopiujemy sobie adres kontraktu i znowu dodajemy niestandardowy token, wklejamy adres kontraktu, upewniamy się, że nigdzie nie ma spacji. Tym razem udało się. Geca i ilość miejsc po przecinku było, zdaje się, 18, tak. A więc dodajemy 18, zapisujemy i w tym momencie mamy już widoczne te tokeny niestandardowe. Dopóki ich ręcznie nie usuniemy, bądź jak wcześniej wspominałem, nie zmienimy urządzenia, nie wyczyścimy ciasteczek, to te tokeny tutaj będą. Jeżeli znikną, to jeszcze raz trzeba powtórzyć to, co Wam pokazywałem w tym wideo. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób sprawdzić sobie to, co działo się na danym adresie ETH. Może przejdziemy sobie tutaj do jakiegoś adresu, na które zostało wysłane 5000, to jest transakcja, numer transakcji, a tu jest z jakiego portfela, na jaki portfel ostatnia transakcja się wydarzyła. Więc wejdźmy sobie na przykład na ten portfel, skopiujmy sobie, nawet teraz już nie musimy kopiować, bo widzimy wszystkie transakcje, które odbyły się na tym portfelu, ale jeżeli mielibyście swój jakiś portfel, który chcecie sprawdzić bez logowania, no to oczywiście musicie mieć adres tego portfela i tutaj w oknie wyszukiwania wpisujemy sobie go, zatwierdzamy i widać wszystko, co odbyło się na tym portfelu. Czyli na jego balansie jest 0 iterów, 614 transakcji na tym portfelu było przeprowadzonych. Tutaj wszystkie te transakcje możecie sobie zobaczyć, możecie ściągnąć cały plik CSV z tymi transakcjami. Oczywiście możecie również podejrzeć, bo tutaj jak widzicie są tylko etery na tym głównym koncie, ale możemy również sobie podejrzeć, ile tych naszych tokenów niestandardowych było tutaj, po prostu ile transakcji niestandardowych tokenów było wykonywanych na danym portfelu. Widzę, że coś się tutaj zmieniło. W poprzedniej wersji dało się tutaj wybrać, czy chcemy widzieć Ethereum, czy jakieś inne tokeny ERC20. Gdzie to teraz jest schowane? Wiecie co? Chyba trzeba przejść tutaj token ERC20. View ERC20 token transfer. Ale nie, tak sobie tego nie jesteśmy w stanie zrobić.
się to robić. Może teraz wszystkie transakcje są widoczne już tutaj na tym jednym oknie. I teraz być może na tym portfelu po prostu nie były żadne tokeny ERC20 przesyłane i dlatego ich tutaj nie widać. No nie wiem, będę musiał to sprawdzić, nie będę teraz marnował waszego czasu. Jak się dowiem, jak to zrobić, to nagram po prostu kolejne wideo, żebyście wiedzieli. Ale tak jak mówię, możecie sobie tutaj dać każdy adres portfela swój czy to kogoś i sprawdzić, jakie transakcje zostały przeprowadzane na danym portfelu. Ok, w tym wideo to wszystko. W kolejnym wideo pokażę wam, w jaki sposób założyć konto na Kanga Exchange, na których będziemy zamieniać guary na geki, w jaki sposób przeprowadzić tam weryfikację KYC, w jaki sposób przelać na Kangę Ethereum, które będzie potrzebne do opłaty transakcyjnej, w jaki sposób zamienić guara na geka oraz jak z powrotem z Kangi wysłać sobie zamienione tokeny geka na portfel oparty o blockchain Ethereum, czyli taki, który obsługuje ERC20. Ok, przechodzimy do kolejnego wideo, które będzie już nagrane osobno.